witam Was w drugim vlogu już z Madagaskaru. Dzisiaj mamy całodniową wycieczkę z całą ekipą, także na pewno będzie fajnie i stwierdziłam, że zabiorę Was ze sobą i pokażę Wam trochę Madagaskaru, także już nie przedłużając, miłego oglądania. Dotarliśmy właśnie już do jednej z wysp. Wiesz, jak ta wyspa się nazywa? No, sobie coś tam. No każda jest nos. Jak ta wyspa się nazywa, wiecie? Nikt nie wie. W każdym razie wydaje mi się, że to jest ta wyspa znana z rękodzieła, bo tutaj jest dużo, bardzo dużo takich figurek, jakichś obrusów, zobaczcie. Zobaczcie, banany sobie tutaj wiszą. Jeszcze chyba niedojrzałe, ale fajnie, co? Wydawało mi się, że jesteśmy na wyspie, gdzie jest rękodzieło i są takie same rzeczy wyrobione przez tutejszych ludzi, ale chyba jednak idziemy do lemurów. Mówiłem ci, że to lemury. No ja nie wiedziałam. Ej, magnesy, hello. Kupić magnesy. Zobaczcie, dzieci się bawią puszkami po konserwach. Chyba to są foremki na piasek. Ale jak rękę ciągnie do góry. Ale on zajmuje się sam. Jak przyjemny on jest. Miły jest. On nie ma pazurów. Ojej. Patrzaj na okulary. Z drugiej strony, weź sobie na drugą rękę, wiesz? Łaki, łaki. Łaki, łaka, łaka. Dowiedziałam się, że wyspa nazywa się Nosy Komba i jest właśnie znana z lemurów. I najfajniejsze jest to, że tutaj nie ma dużo turystów i te lemury do Was lgną, do bananów. Nie boją się, ponieważ jeszcze nie znają czegoś takiego właśnie jak przesyt turystów, więc chętnie do Was idą. Naprawdę świetna sprawa, powiem Wam. Zobaczcie, jak sobie tutaj siedzi kolega. Czyli piąteczka mi. Nie? No. Idę. Hello. Hello. O Jezu, jaka słodzinka. Mamy cukierków, ale chociaż pieniążki jakieś damy im. Thank you. Paczak leci od razu, zadowoleni rodzice. Zarobiła kasę. Zobaczcie, daliśmy pieniądze i od razu te dzieci zaczęły wszystkie za nami biec, bo zobaczyły, że mogą zarobić. Już zniknęli, ale powiem Wam, że tutaj jest taka bieda, naprawdę. Zobaczcie, jak tutaj sobie ludzie żyją w tych domkach. Bardzo przykre. Jak Ci się podobało tutaj w tej wiosce? Nie wiem, dziwnie powiedzieć podobało. To znaczy świetnie coś czegoś takiego doświadczyć. Zobaczyć, ale ciężko jak się patrzy, że oni naprawdę żyją za parę dolarów. On i... też chce pieniążki. On też hi. Hej. Jeszcze tu wrócę na trening z nim. Nurkowanie. Grazie mille.
Połowa ekipa została na plaży, opalają się, a druga część przypłynęła tutaj nurkować. Ja przypłynęłam razem z nimi, żeby to tylko nagrać. Jakoś ja się boję, powiem wam, być na otwartej wodzie. Nie do końca mnie to przekonuje. Na pewno pamiętacie, że próbowałam na Dominikanie, ale bardzo szybko wróciłam na pokład, więc tym razem sobie odpuściłam. Widać jakieś rybki? No, duże. Widać. Tak? Duże, nie? Ciepła woda jest. Bardzo. Jak było? Super. Widziałam żółwia. Serio? Serio, no. Jak było? Świetnie. Tak? Widziałeś też żółwia? Nie, widziałam ryby, bardzo duże. Ewetyka. Ali. Bielone. Lizy. Gdzie ty wlazłeś? Nie problem tutaj wejść, tylko teraz boję się zejść. Serio? Nie, nie jest tak wysoko. Nie jest wysoko, ale jest przewaga na to, żebym do tyłu upadł, bo jest wąsko. Aha. Wysoko nie jest, ale do tyłu jak spadam. Zobaczcie, jaka idealna palma do zdjęć. Idealna palma. Jesteśmy już na kolejnej wyspie, na której był lunch. Mamy tutaj 2 godzinki wolnego i stąd będziemy już kończyć naszą wycieczkę i płynąć do hotelu. Powiem wam, że na każdej z tych wysp jest piękna woda. Nie wiem, dlaczego przy naszej hotelowej plaży takiej nie ma, ale... No nie wiemy, jaka jest, bo jest kilometrowy odpływ. No teraz prawie. Jest bardzo duży odpływ na naszej plaży chociaż hotelowej. Chociaż dzisiaj już się poprawiło. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjedziemy. Super, dzisiaj było też z lemurami. Bardzo mi się podobało, tobie. Wiedziałeś, że cię ugryzł? No właśnie, bardzo nie mówiłam. Mamy super zdjęcia, ale powiedz o tym. Mamy super zdjęcia, ale niestety mnie ugryzł palec i... Trochę to bolało, nawet mam takie zdjęcie. Przestraszyłam się, ponieważ my nie jesteśmy zaszczepieni na wszystkie tutejsze choroby. Także od razu oktoniseptem spsikałam, to mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale te lemury są naprawdę mega, mega przyjemne, futerkowe, przesłodkie, naprawdę. Nie spodziewałam się, że one w ogóle będą tak do nas, wiecie, biegły do tych bananów. Myślałam, że będą uciekać, a tu nie. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli będziecie na Madagaskarze, to serdecznie wam polecam. Hej kochani, dzisiaj przetestujemy madagaskarskiego kokosa. Szkoda, że słomki nie dostałam. Dawaj, jak lokalsi. Jak? Nie jest słodki, jest taki pół na pół, ale dobry. Jak zawsze, nie? Chciałbym pozdrowić moją babcię. Ostatnio jak byliśmy w Białej, to babcia moja nie tyle wie o moich filmach, nie tyle nawet wie co o Angeliki filmach. Ona wie o wszystkich. Ona już opowiada o wszystkich youtuberach, co nagrali. Także pozdrawiam cię, babciu, i kokos za twoje zdrowie. Z chłopakami? Nie wiem, z kim ich nie odróżnię. Przestań! Jak było, kochanie? Graliśmy. Ty pazdan! Wiedziałeś, z kim grasz w ogóle? Ciężko było. Jeden był bez koszulki w naszej WIG drużynie i mnie trochę mylił. Ale fajnie. Tak, super. Cieszę się. Słuchajcie, mam już wodę, lecimy na trening. Dzisiaj robimy co takiego? Trening. Ale co? Interwały. Interwały. Wczoraj robiłam trening na tarasie, dzisiaj mamy interwały. Lecimy. Kochani, kochani, tu wasz ulubiony Luka Onidasik. Pragnę opowiedzieć, że Angeliczka, gdzie ona jest? Tutaj. Angeliczka właśnie skończyła trening, biegnie. Jestem bardzo z ciebie dumny. Brawo. Brawo, Halena Zając. Piąteczka.
Tak się zgrzała, kocham cię, brawo. Jesteś ciebie bardzo dumny. Dosię. Nieprzypadkowo instagramowo zakończyłaś o zachodzie słońca? Tak to wyliczyłem wszystko. O Boże. Dobry trening? Czad. Ciężko? Bardzo ciężko, już pod koniec myślałam, że już nie dam rady. Dała radę. Zobaczcie, kochani, jaki piękny zachód słońca. Tutaj na tej wyspie ja widzę tylko postaci z filmu Madagaskar i taką, wiecie, reklamę wielką. Wygląda to po prostu przepięknie, jak z plakatu. Podoba ci się? Niesamowicie, co? Wyglądaliśmy ostatnio, nie? Tak! Stroić przed, jakoś tydzień przed wyjazdem powiedzieliśmy sobie, włącz Madagaskar, a Angelika... Nie, ja nie oglądałem dwójki. Tak, ty ja nie oglądałeś dwójki. Ja pierwszy raz oglądałem dwójkę, no i obejrzałem, no i tak, już jest to bardzo podobnie. My się już z wami żegnamy, mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał. Koniecznie zostawicie łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Buziaki, pa!